Rekolekcje nowogórskie. Droga siostro, drogi bracie, te rekolekcje były zaplanowane przez księdza proboszcza i księdza wikarego już kilka miesięcy temu. Jednak ze względu na wiadome okoliczności możemy spotkać się tylko w taki sposób, przez internet. Wierzę mocno, że dla działania Ducha Świętego nie ma żadnych granic, dlatego może On w Tobie uczynić wielkie rzeczy tu i teraz, gdy słuchasz tego nagrania. Niech miłosierny Pan pozwoli Ci doświadczyć swojej miłości. Bóg Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Dawno, dawno temu w pewnym dużym mieście żył sobie młody sokół wędrowny. Wiem, wiem, za chwilę zapytasz, jak to w dużym mieście? Przecież sokoły żyją na stepach. Tak, to prawda, ale ten sokół był mieszkańcem zoo. Nigdy nie zaznał wolności, bo przyszedł na świat już w niewoli. Jego rodzice umarli, jak był jeszcze bardzo młody. Całym jego światem była klatka. Owszem, dość przestronna, z różnymi atrakcjami w postaci sztucznie skonstruowanych konarów, gałęzi, krzaczków, ale jednak nasz sokół czuł, że nie jest stworzony do tkwienia w jednym miejscu. Jest przecież sokołem wędrownym. Pewnej nocy przyśniło mu się, że szybuje pod niebem, smagany wiatrem, patrząc na bezkresne stepy i lasy. Sen wywołał w nim wspomnienia z dzieciństwa, z czasów, gdy mama i tata opowiadali mu, jak wspaniale jest tam na wolności. W jego sercu pojawił się niepokój, ale i intensywne pragnienie wyrwania się z niewoli. Zwierzył się ze swojego snu papudze mieszkającej obok. Ta odpowiedziała: he, śmieszny sen, nie ma żadnych stepów i lasów. Całym światem jest zoo, głuptasie. Na to sokół: ale moi rodzice mi mówili. Dalej wierzysz w te bajeczki dla małych dzieci? Przerwała papuga. Sokół miał mętlik w głowie. No tak, pomyślał. Pewnie rodzice opowiadali mi bajki. Jaka szkoda, że nie mogę ich już o to zapytać. Przygnębiony z powrotem usiadł na swoim konarze. Przeprowadźmy pewien eksperyment. Jeśli możesz, zamknij oczy i zastanów się, co jest obecnie Twoim marzeniem. Czego pragniesz? Za czym tęsknisz? Nie bój się swoich myśli, nawet jeśli masz w sercu pragnienia niezbyt szlachetne i nieświęte. Tak też może być. W szczerości serca nazwij to, za czym tęsknisz. Może to być jakaś rzecz, na przykład dom, pieniądze, samochód lub stan. Spokój, zdrowie, odpoczynek. Twoja tęsknota może również odnosić się do jakiegoś człowieka lub ludzi i relacji z nimi. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, to zatrzymaj na chwilę to nagranie w tym miejscu. Nie wiem, o czym pomyślałeś, ale jestem przekonany, że twoje tęsknoty i pragnienia są w istocie podobne do moich. Jest tak dlatego, że życie każdego z nas pochodzi z jednego praźródła. Wszyscy zostaliśmy ukształtowani przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Co to oznacza? Zauważ proszę, choćby na pozór wydawało się, że każdy człowiek chce czegoś innego, to tak naprawdę wszystkie nasze tęsknoty i pragnienia można sprowadzić do wspólnego mianownika, a w zasadzie do dwóch. Po pierwsze, wszyscy pragniemy życia w wolności, to znaczy wolności od chorób i epidemii, wojny i przemocy, głodu i pracy ponad siły, lęku i niepewności, ale przede wszystkim chcielibyśmy żyć w wolności od widma śmierci. Stąd pojawia się w naszych sercach pragnienie zdrowia, pokoju, pieniędzy. Chcemy przy pomocy tych środków zapewnić sobie życie w obfitości. Po drugie, wszyscy tęsknimy za miłością. Chcemy kochać i być kochani przez innych.
W tej najgłębszej tęsknocie naszych serc należałoby upatrywać źródła takich zachowań jak pogoń za sukcesem, marzenia o karierze, ciągłe wysiłki, żeby zasłużyć sobie na miłość, aprobatę, uznanie drugiej osoby. Skoro jesteśmy stworzeni, aby kochać i być kochanymi, to zupełnie zrozumiałe staje się to, dlaczego tak wiele bólu sprawia samotność, odrzucenie i wyobcowanie. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest źródłem i pełnią życia i miłości. Skoro jesteśmy dziećmi Boga, nie możemy w tych istotnych kwestiach różnić się od Niego. Pozwól, drogi słuchaczu, że ujmę to wprost. Pan Bóg uczynił Cię jako swe arcydzieło. Jest w Tobie zapisane piękno i wspaniałość Stwórcy Wszechświata. Co więcej, nie jesteś tylko dziełem Jego rąk, podobnie jak rzeźba jest dziełem rzeźbiarza, ale przede wszystkim jesteś Jego najdroższym dzieckiem. Posłuchaj, co mówi o Tobie Twój Ojciec Niebieski z księgi proroka Jeremiasza. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Do czasów Jezusa Chrystusa Bóg był znany wśród ludzi jako Pan i Stwórca Wszechświata. Żydzi widzieli w Nim również dawcę życia i źródło miłości, ale dopiero Jezus objawił nam imię Boga, imię, którym sam Bóg chce być nazywany. Posłuchaj tego z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Czy teraz już rozumiesz? Imię Boga, które objawił nam Jezus Chrystus, brzmi Ojciec. W tym słowie wyraża się to, kim Bóg pragnie dla Ciebie być. Ojciec jest kimś, kto daje życie, ale także kimś, kto kocha i uczy kochać. Oto Twoja tożsamość. Jesteś córką lub synem samego Boga, Pana Wszechświata. Nosisz w sobie wielką godność, której nikt Ci nie zdoła odebrać. Możesz być pewien tego, że Twój Ojciec chce Ci dać życie w obfitości i że bardzo Cię kocha. Mówię o tym dlatego tak dobitnie, bo zdaję sobie sprawę, że czasem nasze myślenie na temat Boga jest fałszywe. To wszystko przez grzech pierworodny, którego konsekwencją jest zasiana w naszych sercach nieufność do Boga. Jeden z najsłynniejszych ateistów XX wieku, Jean-Paul Sartre, powiedział, że już jako dziecko zwątpił w Boga, ponieważ czuł się przytłoczony faktem, że Bóg ciągle go obserwuje, że jest świadkiem wszystkich jego upadków i grzechów. Uznał, że Bóg odbiera mu wolność. Sądzę, że ten wybitny filozof wcale nie był osamotniony w takim spojrzeniu na Boga. Ale to jest bardzo fałszywy obraz naszego Ojca. Pan Bóg nie stoi nad tobą jak surowy nauczyciel grożący ci palcem. Nie jest policjantem, który zamierza wlepić ci mandat za każde wykroczenie. On rzeczywiście cię widzi i zna doskonale każdy twój ruch, ale jego spojrzenie nie jest osądzające i skazujące. Z pewnością zdarzyło ci się, że sam byłeś na siebie zły, a może nawet zrobiłeś coś tak głupiego, że nie mogłeś spojrzeć w lustro. Uwierz, że Bóg wtedy nadal patrzył na ciebie z miłością. On doskonale odróżnia zło grzechu, którego się dopuszczasz, od ciebie, swojego dziecka, które bardzo kocha i które pragnie zbawić. Spojrzyj wstecz w historię swojego dotychczasowego życia. Nie było ani jednego dnia, w którym twój ojciec byłby nieobecny. Zwłaszcza wtedy, gdy spotkało ci jakieś cierpienie albo ktoś cię zranił. On był przy tobie i cierpiał razem z tobą. Cała historia twojego życia jest dla niego ważna, dlatego zapisał on ją w swoim sercu.
Ale Bóg nie chce, żebyś zatrzymywał się zbyt długo nad przeszłością. On teraz ma dla ciebie wspaniały plan i bardzo pragnie, żeby się zrealizował. Najważniejszym i w zasadzie jedynym celem tego planu jest twoje zbawienie. Innymi słowy, Bóg robi wszystko, żebyś był z Nim na całą wieczność. Ten jego plan ma doskonałe założenia. W idealny sposób odpowiada na tęsknoty i pragnienia twojego serca. Ale ma jedną niewiadomą. Jest nią twoja wolność. Przypominam sobie, że gdy byłem w klasie maturalnej, przeżywałem niemałe rozterki z powodu wyboru studiów, które miałem podjąć po egzaminach. Czułem, że w tym czasie decyduje się cała moja przyszłość i to napawało mnie lękiem. Dużo modliłem się do Boga i pytałem Go, co mam robić. Gdzieś w głębi serca myślałem o kapłaństwie, ale jednocześnie chciałem mieć żonę i dzieci. Pewnego razu pojechałem na rowerze na tak zwane Łąki Nowochódzkie, skrawek dzikiej przyrody w środku miasta. Pamiętam jak dziś te emocje, które kłębiły się wtedy w mojej duszy. Zapytałem Boga, dlaczego ja? Czy nie mógłbym mieć życia i planów takich jak moi koledzy? Oni wcale nie myślą o kapłaństwie, dobrze wiedzą, czego chcą, na jakie studia mają pójść. Wszystko jest dla nich proste. Powiedziałem, Panie Boże, może lepiej zostaw mnie w spokoju. I Bóg to zrobił, ale nie całkiem się wycofał z mojego życia. Dopiero po 2 latach od matury byłem gotów pójść do seminarium duchownego. Od tamtego czasu wiele się pozmieniało w mojej relacji z Nim. Choć nie wszystkie Jego decyzje są dla mnie zrozumiałe, wierzę mocno, że zbawienna jest dla mnie ta Boża natarczywość. On walczy o mnie nawet wtedy, gdy ja sam się poddaję. Przebija się przez skorupę mojego egoizmu, żeby mówić wprost do mojego serca. A robi to wszystko dlatego, że mnie kocha i nigdy nie przestanie. Jestem przekonany, że ciebie kocha Pan Bóg nie mniej niż mnie. Teraz już mogę wyjaśnić, dlaczego zacząłem od bajki o sokole zamkniętym w zoo, tęskniącym za wolnością. To dopiero początek opowieści. Ta historia jest o mnie i o tobie. Sokół uwierzył, że ogród zoologiczny jest całym światem i że jego marzenia o czymś więcej są nonsensem. Jeśli i ty uwierzysz, że twoja praca, rodzina, codzienne obowiązki, słowem wszystko, co się wokół ciebie dzieje, to cały świat, pomylisz się tak bardzo jak sokół. Życie, które obecnie wiedziesz, nie jest celem samym w sobie. Jeśli będziesz próbował poprzez swoje ludzkie zabiegi i środki zrealizować swoją tęsknotę za życiem w pełni i miłością bez granic, to bardzo się rozczarujesz. Świat ci tego nie da. On może zaproponować ci niezliczoną ilość atrakcji, przez które zapomnisz, kim naprawdę jesteś i dokąd właściwie zmierzasz. Z największymi tęsknotami serca należy skierować się pod całkiem inny adres. Do kogoś, kto wie, jak je spełnić. Jeśli na koniec tej pierwszej części rekolekcji mogę cię o coś prosić, to będzie to jedna rzecz. Spróbuj stanąć przed twoim Ojcem, który cię widzi i słyszy, i powiedzieć Mu takie lub podobne słowa. Boże, wierzę, że jesteś i że bardzo mnie kochasz i uznajesz mnie za swoje dziecko. Ja uznaję Cię za mojego Ojca. Chcę Ci wyznać, że Cię kocham, ale wciąż za mało. Weź całe moje życie, wszystkie moje tęsknoty, radości, również zranienia, obawy i grzechy. Zmień mnie, zrób coś z moją nieufnością i słabością wiary. Chcę, żebyś mnie prowadził i uczył zaufania do Ciebie. Oddaję się w Twoje ręce, Tato. Amen.